Okej, dobrze. Witamy Państwa bardzo serdecznie na Targowej Lidze Angielskiej. Cóż to takiego? Zaraz Wam o tym powiemy, ale najpierw się przedstawimy. Po mojej lewej stronie pan profesor Radosław Dylewski, dziekan Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu, a ja nazywam się Tomasz Skielecki, również jestem wykładowcą na tym samym wydziale. Dzisiaj mamy tą niesamowitą przyjemność występować dla Państwa z Państwem na targach edukacyjnych, gdzie przeprowadzamy taki pokazowy konkurs, który nazywamy Ligą Angielską. Nie ma ona oczywiście nic wspólnego z Manchester United czy z Arsenałem w Londynie, natomiast jest to liga pokazująca pewne obszary czegoś, co nazywamy studiami anglistycznymi. I dzisiaj chcielibyśmy zobaczyć, jak cztery szkoły w zacięty, ale też w taki przyjemny sposób będą między sobą konkurować. Okay? Tak to wygląda. Pytania, które dzisiaj Państwo usłyszą i w ogóle cały format tego konkursu nieco przypomina coś, co nazywa się 1 z 10 albo różne inne takie teleturnieje. Tam trochę, prawdę mówiąc, pokombinowaliśmy, jeśli chodzi o ten format. Natomiast dzisiaj każda z tych drużyn usłyszy pytania. I te pytania, od razu powiem, są ułożone, są wzięte jakby z takich trzech obszarów. Pierwszy obszar to jest słowotwórstwo angielskie, gdzie trzeba będzie odpowiedzieć, czy dane słowo jest prawidłowo użyte w danym zdaniu, czy nie. To jest o tyle interesujące i o tyle ważne w tym przypadku, że pamiętajmy, że czasami słowo jest zupełnie błędnie zapisane, a czasami ono jest prawidłowe, ale akurat nie pasuje do danego zdania, które jest podane. Okay? Druga rzecz, druga jakby temat, który będziemy poruszać, to jest literatura XIX wieku, literatura wiktoriańska. I będziemy pytać między innymi o Charlesa Dickensa oraz o pewne osoby, które pewno znacie. A trzecia rzecz, trzeci zakres tematyczny dzisiaj to pytania z geografii USA. Każde z pytań to jest pytanie wielokrotnego wyboru, czyli musimy wybrać albo spośród A lub B, albo A, B, albo A, jeden z A, B lub C. Bardzo prosimy o odpowiadanie całymi zdaniami, czyli innymi słowy nie odpowiadamy A, B albo C, natomiast odpowiadamy po prostu w całościowy sposób. Okay? Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to będziemy starać się też trochę komentować Wasze odpowiedzi niezłośliwie i ogólnie jakby zaproponuję Wam taki format tego konkursu, tej zabawy, także żebyśmy i my, i Wy czegoś się nauczyli, okay? Widzę już, drużyny są gotowe. Witamy. Kogo tutaj mamy? Mamy drużynę z Pleszewa. Witamy. Dobra. Zostawcie się. Ja nazywam się Janusz Hubarek. Nazywam się Karolina Hoffman, również miło. Okay. Nazywam się Amelia Kubiak, też miło. Nam również bardzo miło. Dobra, dalej mamy drużynę z koła. Przedstawcie się. Dzień dobry. Witamy. Dobry, słychać nas. Słychać nas? Ja mam na imię Zuzanna Maruszewska. Dominika Weberska, miło mi. Jan Szczesiek. Okej, okay, dobrze było wysłuchać. Wy jako drużyna się jakoś nazywacie? Fajnie? Macie jakoś takiego nika, taką nazwę na siebie? Coś z Kazimierzem Wielkim może? Kaziki. No, tak już myślałem. Okej. No dobra. Drużyna Kazików. Dalej, Słupca. Witamy bohaterów Słupca. I bohaterki, oczywiście. Przedstawcie się. No to tak, nazywam się Mateusz Januszewski. Kacper Głowacki, miło mi. Agata Roszek. Okej. Okay, nam również bardzo miło. Dobrze. I mamy wreszcie oborniki. Z kim Dzień mamy? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawcie się.
dobrze. Nie, nie, chociażby. Ja się nazywam Iga Kępińska. Mhm. A ja Natalia Jarusz. Okej. Okay. Bardzo nam miło i chcieliśmy od razu pozdrowić bohatera drugiego planu, czyli kota, którego na razie nie widzimy. Kota Gustawa, ja dobrze pamiętam. Nie ma kota, ale będzie. Okay. Jest. Będzie, pewnie się jest pojawi. Kot. O, fantastycznie, fantastycznie. Kot zawsze musi być, to jest jakby konsekwencja zajęć i w ogóle aktywności online. Kot jest nieodłącznym elementem. No dobrze, proszę Państwa, dzisiaj jeszcze oczywiście będziemy się bawić, ale przypomnę o kilku rzeczach. Każdy z Was otrzyma jedno pytanie, a oczywiście w odpowiedniej kolejności. Na to pytanie macie 15 sekund, żeby odpowiedzieć, udzielić prawidłowej odpowiedzi. I proszę pamiętać, żeby ta odpowiedź zmieściła się w tych 15 sekundach, żeby nie czekać do końca, tak? Absolutnie do końca, tylko żeby się ona zmieściła. No i wtedy podliczamy, pokazujemy właściwą odpowiedź, komentujemy, przechodzimy do kolejnej drużyny. Każda z drużyn ma po 3 szanse, które oczywiście możecie wykorzystać lub nie. To są te szanse. W momencie, jak utracicie wszystkie szanse, odpadacie z gry. Mam nadzieję, że będziemy długo grać, prawda? Myślę, że tak. Myślę, że dzisiaj będziemy długo grać, bo to są świetne drużyny i chyba możemy zacząć, prawda? Pierwsze pytanie. Kolejność. Okay. O, jeszcze kolejność. Dobrze, tutaj mamy kolejność. Mamy 4 drużyny. Pierwsze odpowiadają oborniki. A przypomnijcie mi, dlaczego te wąsy tam są w waszej nazwie, bo już zapomniałem. Bo naszym patronem jest Stanisław Wyspiański, stąd mustasz. A, przewrotne. Okej. Okay. Dobra. Pleszew będzie odpowiadał jako druga drużyna. Dobrze, czy jako trzecia koło i jako czwarta brygada E z Słupca. Okay? No dobrze, myślę, że możemy zacząć, a więc czekamy na pierwsze nasze zadanie. Najpierw zaczniemy od zadań, czy od zdań. Przepraszam, zadań z języka angielskiego, później przejdziemy do literatury wiktoriańskiej, a później będziemy bawić się w geografię USA, ok? No dobrze, to pierwsze pytanie dla obornik. I think this knife needs A sharpening or B sharpening before you use it to cut the vegetables. Which one is correct? Sharpening or sharpening? Hey, sharpening. Sharpening. No bardzo dobrze. Ale wam posłuch świetnie. No dobra. Mamy zwycięzców. Dziękujemy Państwu bardzo. I kończymy na tym dzisiejszy konkurs. Właśnie o to nam chodziło. Dobrze. Nie. O to nam nie chodziło. Jedziemy do Pleszewa. To teraz będzie moja kolej. Mamy Staszek Avengers. 20 soldiers and 5 A civils and B civilians were killed in yesterday's skirmishes. Is it A or is it B? The answer is B, civilians. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Mamy civilians, 20 soldiers and 5 civilians were killed in yesterday's skirmishes. Mm-hmm. Punkcik na waszym koncie. Gratulacje. Pięknie. No dobra, to do koła. Pytanie dla Was. Chris, please make this bill A payable or B payful to Mr. Brown's office. Tu Pan coś mówi, przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi. Już nic nie ważne. Dobra, wszystko widzimy. Czas upływa. Answer is payable. Okej, okay. Zobaczmy. No jasne, że tak. Jasne, że tak. Dobra, no nieźle nam idzie. Okej, okay, Słupca. Brygada E. I zdanko dla Was. Hello, I found your offer of work in the A, classified, B, classifiable, advertisements in today's newspaper. Classified or classifiable?
The answer is B. Is correct. B. Classifiable. But the answer is B. Are you sure? Yes. Zobaczmy. Zobaczmy i obawiam się, że niestety nie, odpowiedzią właściwą jest odpowiedź A. Starałem się troszeczkę tak tutaj Państwa naprowadzić, ale mi się nie udało. Ale nie martwmy się, wszyscy są w grze, takie rzeczy się zdarzają, takie rzeczy się będą zdarzać. Classified. Okej, okay. Dobra, kolejna runda, a więc oborniki. My father holds strong A beliefs or B believes and is ready to defend them at all times. Co to może być? Odpowiedź A, beliefs. A co na to kot? Chyba się zgadza. To kot ma rację. I panie też. Przede wszystkim. Dobrze. Przede wszystkim. Oczywiście, że tak. Dobra. Dobrze, mamy tutaj Avengersów. What we are really aiming at in our company is A, affecting or B, effective cooperation with our partners. A or B? The answer is B, effective. Czy jesteście absolutnie pewni? Oczywiście. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, proszę. Jest punkcik. Self-confident. Okej, okay, bardzo dobrze. Dobra, no to słupca. Przepraszam bardzo, koło, pośpieszyłem się. Angliści z Kazika, pytanie dla was. I think there is only one A poisoning or B poisonous viper in Poland and you will only find it in the southern part of the country. The correct answer is B, poisonous. Okej, okay, super. A co to jest viper? Tak przy okazji pytam. Żmija? To jest żmija. Bardzo dobrze. Okej, okay, dobra. Może być też określenie na jakieś osoby, prawda? Tak. Dobra. Brigada E. This new device not only removes the dust from the air, but it also controls A, humidity, or B, humidness in the room. A or B? The answer is A, humidity. Czy jesteście tutaj naprawdę święcie przekonani, że to jest odpowiedź A? Widzę, że jesteście i to jest dobra odpowiedź. Moje gratulacje. No to pięknie. A widzę po prostu wielki entuzjazm, te tłumy kibiców za wami, które klaszczą. A nie, nie zapomniałem, że jesteśmy online. Okej, okay. Dobra, jedziemy dalej. A właśnie, no właśnie, może podsumujemy te rumy. Spójrzmy na tę tablicę, widzimy, mamy wszystkie drużyny w grze i to jest najważniejsza wiadomość, okej. Okay. Wszystkie drużyny mają też szansę, trzy z kompletem. Słupcy się troszeczkę noga powinęła, ale nie martwmy się, najważniejsze jest to, że jedziemy dalej. No dobrze, zobaczmy, co przygotowaliśmy dla was teraz. To teraz ja. Okej, okay. Pytania z literatury. To może ja. Proszę bardzo. Which of the authors was not a Victorian? Charlotte Bronte, Thomas Hardy or Jane Austen? To jest już pytanie cięższe gatunkowo. Who was not a Victorian? Bronte, Hardy, Austen. Odpowiedź A. A chyba tutaj wcześniej ustaliliście jakąś inną odpowiedź. Niestety jest to błędna odpowiedź. Odpowiedzią właściwą jest odpowiedź C. Jane Austen. No przecież mówiliśmy o tym. Zawsze kiedyś. Trzeba słuchać kota. Okej, okay, tutaj może się zdenerwował. Dobra, no niestety, ale nie uznajemy tego, ale pamiętajmy, tak? A zresztą proszę się nie martwić. Z tego, cięższych pytań będzie więcej. Cięższych pytań będzie więcej, a po drugie, słuchajcie, bardzo wiele osób uważa Jane Austen jako wiktoriańską pisarkę. Nie wiem dlaczego, w sumie nie ma nic wspólnego. Dobrze, okej, okay, pytanie z literatury dla Pleszewa. Who is the author of The Mill on the Floss? A. Charlotte Bronte, B. Charles Dickens, or C. George Eliot?
The answer is C, George Eliot. Okej, okay, zobaczmy. No jasne, że tak. A jak przetłumaczymy ten tytuł tej książki? The Melon Floss? Młyn nad rzeką? Młyn nad rzeką jakąś? Czy taką sobie, taką... Nie pamiętam już sobie. Nad wartą. Nad flosą, to jest nazwa, no tak, nazwa rzeka. Oczywiście. Dobra, super. Idziemy dalej. L.O. Koło. Koło. Who is the author of Wuthering Heights? A. Charlotte Bronte, Emily Bronte, or Anne Bronte? The correct answer is B, Emily Bronte. Czy jest pani naprawdę przekonana o tym, że to będzie Emily, a nie Anne? Tak, na 100%. Na 100% ma pani 100%. No jasne. Racji, bardzo dobrze. No, gratulacje, normalnie interakcji. Ja normalnie z tego napięcia to już tutaj, wiesz co, chyba wstanę i wyjdę. Dobrze, okej, okay, słupca. Uwaga. What is the game that Alice is ordered to play in Wonderland? A. Bridge, B. Croquet, or C. Chess? She is ordered to play. The answer would be B. Mhm. Dobrze. No pięknie. A co to jest za gra w ogóle? Wiecie? Jak na przykład się nazywa po polsku? No, krycie. Okej. Okay. Powiedz coś. To nie będzie krokiet. A to nie wiemy, czy jest krokiet. Nie wiecie. Bardzo brutalna gra, to jest taka naprawdę bardzo brutalna gra i nie polecam. Można się nabawić kontuzji. Nie. Okej, okay, jedziemy dalej. Krokiet. Which is not a Dickens character? A. Ebenezer Scrooge, Jane Eyre, or Oliver Twist? Which is not a Dickens character? Odpowiedź B. Jane Eyre. Jane Eyre. Skonsultowany z Scottem? Absolutnie. Jest to dobra odpowiedź, Scott miał rację. I panie również, także gratulacje serdeczne. Dobrze. Okej, okay, zobaczmy na tablicę. Okej, okay, już nie zobaczymy, pojedziemy do Pleszewa. Pleszewa, proszę bardzo. Uwaga, pytanie dla was. Which of the novels was not written by Thomas Hardy? Tess of the D'Urbervilles, B. Far from the Madding Crowd, or C. A Tale of Two Cities? The answer is C. A Tale of Two Cities. Mhm, dobra. Zobaczmy. I tu jest prawidłowa odpowiedź. A kto napisał A Tale of Two Cities, tak by the way? Charles Dickens. Pani wymiata z literatury, chapeau bas. Fantastycznie. Okej, okay, jesteśmy w koło. 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 Wheelville. Tak by było po angielsku koło pewnie. Dobra, jedziemy. Which region of England is Thomas Hardy? Which region of England is Thomas Hardy most associated with? A. The Lake District, Yorkshire, or C. Dorset? To jest cięższe pytanie. The answer is C. Dorset. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Mamy kolejną tak wymiataczkę z literatury. Pani profesor Setecka byłaby dumna, ponieważ ona to przygotowała te oczywiście, skomplikowane pozdrawiamy pytania. Panią profesor Setecką, jeśli nas ogląda. Natomiast tutaj też przepraszamy Państwa, ale czasami się zdarza tak, że jakiś błąd się wkradnie w treść pytania. Tam akurat było to is niepotrzebnie dwa razy. Ale się pięknie zawiesiłem we właściwym momencie, także o nie ma Państwu, blamażu. To by było, nie? Dopiero. Dobrze. No to jedziemy dalej. All right. Which of the novels was not written by Charles Dickens? A. The Old Curiosity Shop, B. The Luck of Barry Lyndon, or C. The Adventures of Oliver Twist? The answer is B. The Luck of Barry Lyndon. Mhm. Dobra.
Tak jest, tak jest. I właściwego autora macie już tam w nawiasie, a na pewno wiedzieliście, kto napisał. Dobrze, podsumujmy tę rundę. Okay. Mamy wszystkie drużyny w grze, to jest najważniejsze. Tak, na czele tak wysuwają nam się Pleszew i Koło. Potem za nimi Słupca i Oborniki. Wszyscy mają szansę, wszyscy gramy dalej. A więc przechodzimy do trzeciej jakby części, tak, tematycznej tego konkursu. Uwaga, geografia USA. Bardzo proste pytanie. Which American city is nicknamed the City of Brotherly Love? Is it Las Vegas? Is it Philadelphia? Or is it Dallas? The answer is B, Philadelphia. Jest to bardzo dobra odpowiedź. Gratulacje. Był taki suspens, ale ładnie. Okej. W skrócie Philly czasami się mówi nawet. Dobra, jedziemy. Pleszew, geograficzne pytanie dla Was. The name Dixie refers to a specific region of the United States. Which one? New England, the South, or the Rockies? Dixie. The answer is A, New England. Zobaczmy. To jest południe. Zawsze psi mówią New England, byliby chyba urażeni, gdyby ich nazwać Dixie. No niestety, ale no, noga się powinęła, zdarza się, jedziemy dalej do Koła. Dobrze. Z wrażenia pan profesorowi odpadł mikrofon. Odpada, permanentnie. Dobra. Which U.S. National Park is famous for hot springs and geysers? Is it Death Valley? Is it Yellowstone? Is it Grand Canyon? Hot springs and geysers. The answer is Yellowstone. No, rozmawialiśmy chyba o Yellowstone i to jest bardzo dobra odpowiedź, także punkcik na waszym koncie. Gratulacje. Jasne. Dobra. Uwaga. Słupca! The strait separating Russia from the United States is called the Bering Strait, Cabot Strait, or Torres Strait. Which one? The answer is A, Bering Strait. Bardzo dobrze. No dobrze, a jak wam tak szybko poszło, super, gdzie jest Torres Strait? Gdzie jest ciśnienie Torresa? Znacie? Wiecie? Nie wiem. No to będzie wasze zadanie domowe, żeby się dowiedzieć, co oddziela i gdzie się znajduje ciśnienie Torresa. O Kabocie też możecie poczytać. Dobra. Okej. Okay. Podsumujmy wyniki tej zaciętej rundy. Wszystkie drużyny w grze, chociaż koło jest na początku teraz, ale już gorący oddech. My czujemy to tutaj, prawda? No ja na plecach. Ja cały czas. Tutaj gorący oddech, Obornik, Pleszewa i Słupcy. Dobrze, mamy szansę. Niektórzy... O, tylko koło z kompletem szans, ale reszta ma po dwie, a więc gramy dalej. Chicago is situated on the western shore of Lake A. Erie, B. Huron, C. Michigan. I patrzymy tutaj na nas, wszystkie panie spoglądają w naszą stronę, wszystkie panie spoglądają w naszą stronę, bardzo dobrze. C, Michigan. Okej. Okay. C, Michigan. Okay. I tak jest. Ale oczywiście, czyżbyście nie były pewne tej odpowiedzi? Nie sądzę. Nie do końca. No dobrze, jest to Lake Michigan, jak najbardziej. Dobra, zobaczmy, co w Pleszewie dostaną. The Rio Grande, the Pecos River and the Brazos River all pass through the state of Iowa, Nebraska or Texas. The correct answer is B,
Nebraska. Nebraska, zobaczmy. Oj, obawiam się, że nie. W Teksasie. To są rzeki Teksasu. Jedna z nich stanowi nawet granicę z Meksykiem. Niestety. Tutaj się potknęliście. Dobra. Dobra. O! The longest mountain range is of the Mississippi River is called the Appalachians, the Rockies, or Sierra Nevada. East of the Mississippi River. The answer is A, Appalachians. Okay, Appalachians, może być, jest kilka wymów i to jest dobra odpowiedź, także gratulacje. Bardzo dobrze. Geograficznie również wymiatamy. Mhm. A w słupce na pewno nie będziecie gorsi. Uwaga, Hollywood is, in fact, a district of Los Angeles, San Francisco, or Las Vegas. The answer is A, Los Angeles. Tak jest, tutaj nie ma w ogóle bez dwóch zdań. A co to jest to Holly w Hollywood przy okazji? Ktoś wie? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Dlaczego tam jest ten Holly przez 2L? Ciekawie tak napisane. Nie, nikt się nie zastanawia. Dobrze, to też nie powiemy, ale dowiedzcie się sami. Dobra. Dobra, teraz podsumujmy. Okej. Podsumujmy. Uwaga. No więc na prowadzeniu mamy L.O. Skoła. Dobrze. Tuż za nim oborniki i słupca oraz Pleszew. Szanse mają wszyscy, ale Pleszew, pamiętajcie, musicie ją utrzymać za wszelką cenę, żeby cały czas grać. Tak, ta jedna szansa jest na wagę złota. Natomiast my jedziemy dalej. Tym razem pytania z języka, ze słowotwórstwa. Dobrze. Our firm offers free A, delivery, B, deliverance for purchases over 100 zlotys. A, delivery. Jest to dobra odpowiedź. Gratulacje. No, pięknie. Dobra, Leszew, pytanie dla was. I'm not really sure we'll be able to prepare this project on time. I can't promise that with A, certainness, or B, certainty. The answer is B, certainty. Certainly. Certainly, you are right. Thank you. I koło. Eugene, people's eating habits won't change so much in the foreseeable future or foreseeable future. A or B? Very easy. The answer is foreseeable. Okay, so the answer is B, foreseeable future. To jest odpowiedź poprawna. Tak jest. Dobra. Następne pytanie jest takie. The main weakness or weakening of this film is that it has a rather predictable ending. The answer is A, weakness. Weakness it is. No jasne, że tak. Dobrze. Przyszliśmy jak burza. Jesteśmy w obornikach. Back in oborniki. Dobra. We don't have any eggs at home. There has been A, shortness, B, shortage of them recently in shops. And the answer is B, shortage. Okay, and that's the correct answer. Congratulations. Bardzo ładnie. Z języka są wszyscy obryci. Fantastycznie to rokuje na naszą maturę, podejrzewam. Dobra. Uwaga, John was becoming very anxious or be anxious as the day of his wedding was drawing closer. The answer is A, anxious. Anxious, okay. Dobrze.
and Kowo. My sister's extreme A. shy or B. shyness prevents her from participating in social activities. Shy or shyness? The answer is B. Shyness. I to jest jedyna możliwa odpowiedź w tym kontekście. Bardzo dobrze. Jasne. Ok, ostatnie pytanie w tej turze. Football coach told the team to withdraw to a more defensive or defending position. The answer is A, defensive. Mhm, dobrze. No jasne, o kurczę, to błyskawicznie poszło przez te językowe pytania. Bardzo nas to cieszy po okazji, bardzo nas to cieszy. A więc na początku koło, później oborniki, przepraszam bardzo, później słupca, tutaj wyraźna zmiana, albo niewyraźna zmiana. Dalej mamy Pleszew, wszyscy mają szansę, wszyscy gramy dalej i przechodzimy do literatury steampunku, czyli wiktoriańskie. Nie, przesadziłem z tym steampunkiem. Dobrze, jesteśmy umówieni, że wszystkie panie spoglądają na ekran jak jeden mąż. What was George Eliot's real name? A. Mary Ann Evans, Currer Bell, or Eric Arthur Blair? I think we'll go with the answer A. Mary Ann Evans. I są panie naprawdę przekonane, że to jest dobra odpowiedź? Tak możemy mówi się założyć. I to jest bardzo dobra odpowiedź, także gratulacje, przegrałbym okay zagrać. A kim był Eric Arthur Blair? Znamy go jako kogo? Co patrzycie na mnie? No. No dobrze, kolejne zadanie domowe dla was, ale też dla naszych widzów. Dobrze. Leszew, pytanie dla was. What is the ending of Jane Eyre? It is a happy ending. The protagonist marries the man she loves. B. The protagonist never marries and spends the rest of her life doing charity work. Or C. The protagonist marries a rich man and dies in childbirth. The answer is A. It is a happy ending. Mhm. Dobrze. Wróżę pani karierę w literaturze wiktoriańskiej. Tak. A to jest ciekawe, bo wszyscy się spodziewają w takiej literaturze jakiegoś tragicznego końca, a tu okazuje się, że może być happy end tak zwany. Dobra. Gramy dalej. Koło. Which of the novels below is a historical novel? Alice's Adventures in Wonderland, A Tale of Two Cities, or Jane Eyre? Which one is historical? The answer is B, A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities, i ma pani absolutną rację, nasze gratulacje, kolejny punkt na państwa koncie. Także tutaj widzę, że literatura jest również dobrze opanowana. Na pewno, zaraz będziemy pytać, co działo się w poszczególnych rozdziałach. To już będzie wtedy gorzej. Dobra. Which of the writers is recognized mostly for his or her historical fiction? A. William Makepeace Thackeray, B. Emily Bronte, or C. Lewis Carroll. Historical fiction. The answer is A. William Makepeace Thackeray. Dobrze. Jasne, że tak. Wielkie panoramy społeczne. Okej, okay, dobrze. Doskonale. I kolejna tura, panie są tutaj przygotowane, skupione. Oliver Twist in Charles Dickens' novel was born in a prison, B in a hospital for the poor, or in the workhouse. I think we'll go with the answer C. Are you sure? And you're absolutely correct, in the workhouse. Bardzo dobra odpowiedź, taka troszeczkę z pewną dozą wątpliwości, ale gratulacje. No to taka gra była, taka gra, gra emocji, suspense. Zastał. Okej,
tym razem Pleszew. I pytanie dla was, słuchajcie. The protagonist of The Luck of Barry Lyndon came from Ireland, India or Scotland? I think the answer is B. India. India, zobaczmy. Nie mam dobrych wiadomości. Pochodzi z Irlandii, słuchajcie. Barry Lyndon pochodzi z Irlandii. To jest trzecia błędna odpowiedź, słuchajcie, ale pozostańcie z nami jeszcze, tak? Zobaczcie, jak pójdzie innym, zanim wam pogratulujemy fantastycznej walki. Na razie jedziemy do koła. Oscar Wilde was born in Dublin, Bombay or London? The correct answer is A, Dublin. Oczywiście, jak najbardziej. Jedyna możliwa odpowiedź. Gratulacje. Tak jest, tak jest. Dobrze. Uwaga, słupca. Which of the titles refers to a play by Oscar Wilde? The Importance of Being Earnest, The Picture of Dorian Gray or The Ballad of Reading Jail? The answer is A, The Importance of Being Earnest. Bingo. Okay, super. Dobrze, podsumujmy rundę. Niestety żegnamy się z łzą w oczach, w rosole. Nie, żegnamy się z Pleszewem, ale gratulujemy wam fantastycznej walki. Macie 7 punktów w tak zaciętym turnieju, jest to niezłe osiągnięcie. W grze zostają oborniki, słupca po 9 punktów, na razie na prowadzeniu 10 punktów ma Elo z koła. My gramy dalej. Bardzo dziękujemy Staszek Avengers, ale zostańcie z nami. Teraz macie ten niesamowity komfort obserwowania tych rozgrywek już bez stresu. Możecie kibicować którejś drużyn, która została, bądź nie. O, tak powiem. Bardzo dobrze powiedziane. Jak a my jedziemy dalej. The state of Wisconsin is famous for A. Pineapples, B. Lobsters, C. Cheese. We will choose answer C. Intuicja panią tutaj nigdy nie myli i jest to dobra odpowiedź. Cheese. Gratulacje. Dobrze. Taka lekka zgaduj zgadula, ale dobrze. A więc czasami o sobie mówię, że są cheese heads. Okej, okay. Dobra. Koło. The Capitol Hill in Washington, D.C. is the seat of the President, Congress or FBI? The answer is a President. Zobaczmy. Serio? Nie. Congress. Prezydent chyba rezyduje w Białym Domu, o ile dobrze pamiętam. Niekoniecznie na wzgórzu Capitol w Waszyngtonie. Przepraszamy, ale nie możemy tego zaliczyć. Dobra. Okay, subca. Here we go. What is the town of Langley, Virginia famous for? NSA, FBI or CIA? The answer is C, CIA. CIA, i to jest dobra odpowiedź, także gratulacje. Fantastycznie. To dobrze, jak tak wam poszło, to teraz rozwincie ten skrót, proszę bardzo. CIA, znaczy co? Nie mamy pojęcia. Naprawdę? Okej, okay, dzisiaj te wasze zadania domowe się sypią jak z rękawa. Proszę sobie sprawdzić. Nie będziemy podpowiadać nikomu, dobra? Okej, okay, oborniki.
question for you. Which of these states was named after an 18th century British king? Georgia, Virginia, or South Carolina? 18th century British king. The answer A, Georgia. Serio? Oczywiście, że tak. Okay. No, oczywiście, no widać. King. No, proszę, proszę. A jak się nazywał ten król w ogóle? Ktoś wie? George, pewnie. Hello, oczywiście, drugi na dodatek. Dobrze, bardzo ładnie. I jesteśmy w kole, again. Venice and Malibu are two famous beaches in Honolulu, LA or Miami? The answer is C, Miami. No i obawiam się tutaj, że jednak ta geografia jest taką lekką piętą achillesową. No lekko jest. Malibu, znana plaża w LA. Musicie obejrzeć sobie 2,5. No. Tam główny bohater mieszkał na plaży. Oczywiście. W domu na plaży. Okej. Okay. To nie ten ocean, pamiętajcie, nie ten ocean. No dobrze. Okej, okay, co tu się nam porobiło? Ojej, przepraszamy bardzo. Tu z reżyserki zawsze chcę powiedzieć. Z reżyserki doszedł nasz głos z ciemności. Z ciemności, że jeszcze przecież mamy jedną dużą sukces. Dobrze. In which US state can you find the cities of Chicago, Springfield and Peoria? Idaho, Illinois, or Indiana? The answer is B, Illinois. Illinois. No jasne. Bardzo ładnie. Teraz dopiero podsumujemy. Teraz nam dali zielone światło z reżyserki. Uwielbiam to słowo. Proszę Państwa, na prowadzeniu mamy oborniki i słupce. Później mamy koło, 10 punktów. Okej, okay. Wszystko się jednak może zmienić. Żadna z drużyn nie ma kompletu szans, a więc troszeczkę jesteście poobijani, ale też o to nam chodziło. Dobrze, natomiast najważniejsze jest to, że słuchajcie, gramy dalej. Dobra. In what US state can you find the cities of Cleveland, Cincinnati and Toledo? Is it Ohio, Iowa, or Utah? Six, five, four, three. A, Ohio. I to jest doskonała odpowiedź, bardzo dobra intuicja again. Dlaczego intuicja? Muszą panie grać w totka. Okej, okay, dobrze. Uff. All right. Question for Koo. In which US state can you find the cities of Philadelphia, Pittsburgh and Harrisburg? Virginia, Pennsylvania or Connecticut? The answer is B, Pennsylvania. No pewnie. Możemy tylko pokiwać głową z aprobatą. Well said. Co czynimy niniejszym? No, zawsze. Dobrze. Subca. I wracamy do gramatyki, albo słowotwórstwa. John claims his therapist is a reliable person, but I'm rather A, doubting, B, doubtful about it. A or B? B, doubtful. Nie słyszymy pana, jakby pan jeszcze mógł raz powtórzyć. The answer is B. Doubtful. It is doubtful i to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź. Dziękujemy pięknie i punkt na państwa koncie. There's no doubt. About it. Okay. About it. Oborniki, uwaga. If the judge lets him go impunished or unpunished, he will no doubt commit this crime again. B, unpunished. Zobaczmy. Jest suspens, mają panie rację. Tak, oczywiście. A
Pytania robią się coraz trudniejsze. Musimy was oczywiście ostrzec, ponieważ no, to już jest któraś stór, dziesiąta chyba. 14 opowiadają nam, bo proszę, a więc no, wszystko się może zdarzyć. I really like John's company. I think he has an exceptionally accepting sense of humor or sense of humor. Which is the correct answer is A, exceptional. I to jest correct answer. Zgadzamy się i punkt na Państwa koncie. Gratulacje. Pięknie, pięknie. Dobrze, słupca. The way John started to prepare for this task wasn't very satisfactional or satisfying for his boss. The answer is B. It's fine. Mm-hmm. Watch me. You bet. No, z gramatyki to są nieźli, naprawdę, i to wszyscy. Okej, dobra. Dobrze, teraz moja kolej. John says the local government should decide which road work should be done first, but we don't agree with his A. Judging, B. Judgment. B. Judgment. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Zna pani taką płytę Judgment Night? Proszę żałować, bardzo fajna kombinacja rapu i takiej cięższej muzyki gitarowej. Świetny film w ogóle też. Stara płyta, ale bardzo dobra. Judgment Night. Dobrze. Koło. Thanks to the extending or be extended promotion of the book, the author was able to visit many smaller bookshops to meet his fans. The correct answer is B, extended. Mhm. Dobra. No jasne, że tak. I tak powinniśmy działać, państwo w kole. Bardzo ładnie. Lack of food is one of the major problems that A. threatens, B. threats the lives of children in Africa. The answer is A. threatens. Bardzo dobrze. Mamy przodownika pracy, jeśli chodzi o morfologię. Gratulacje. Sam bym tego tak nie ujął, ale znaczy, tak doskonale bym nie ujął. Dziękuję bardzo. Dobrze, słuchajcie, podsumujmy, co tu się porobiło. A więc oborniki i słupca lekko na przodzie, za nimi koło, ale przecież wszystko się może zdarzyć, tak? Koło, pamiętajcie, macie jedną szansę tylko, potem oborniki jeszcze po dwie szanse, słupca dwie szanse. Na razie trójka jest w grze, no to jedziemy. Jedziemy z koksem. There has been a sudden increase of A. infectious diseases in the rural areas of Siberia or infecting diseases in the rural areas of Siberia. The answer is A. infectious. Infectious. Bardzo dobrze. Gratulacje. Super. Dobrze, dobrze, dobrze. O, wiktoriańska literatura nam wskoczyła, proszę Państwa. Już przekazanie mikrofonu widzę do naszej przodowniczki pracy z literatury. Zaczynamy. In the picture of Dorian Gray, the picture is a portrait of Dorian, represents a group of friends in an interior, or is considered improper by the viewers because it depicts naked figures. A, B or C? The answer is A. Portrait of Dorian. Dobrze. I to jest bardzo dobra odpowiedź, takie podchwytliwe pytanie. Każdy się spodziewa czegoś innego, a to jest obraz. No, to jest też bardzo przywrotna książka. Okej. Jedziemy dalej. Subca, subca. Where are several of Thomas Hardy novels set? In Scotland, in Wessex, in Belfast. The answer is B.
Wessex. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratulacje. To też ciężkie pytanie, natomiast odpowiedź właściwa, tak jest, że super. Co ciekawe, w XIX wieku już Wessex nie istniał. Dobrze. Tego był fikcyjną lokalizacją. All right, guys. Which of the of Dickens's novels represents some scenes from the French Revolution? Oliver Twist, A Tale of Two Cities, or Old Curiosity Shop? The answer is C, Old Curiosity Shop. I teraz obawiam się, że jednak ta intuicja zawiodła, ponieważ to jest odpowiedź B, A Tale of Two Cities, Scenes from the French Revolution. A te Two Cities, wiecie, o które chodzi? Tam jest właśnie ta wskazówka. Dobrze, kolejne zadanie domowe dla wszystkich. Proszę się dowiedzieć, o jakie dwa miasta chodzi w tym tytule. Dobra? Koło i Słupce. Koło i Słupce, oczywiście. Przepraszam, że w ogóle nie pomyślałem na początku. Dobrze, no to koło, słuchajcie. Which of Dickens's novels presented the character of Miss Havisham, who was abandoned by her fiancé on the day of their wedding? David Copperfield, Bleak House, or Great Expectations? I think the answer is A, David Copperfield. Zobaczmy. Obawiam się, że nie. To są wielkie nadzieje. Wielkie nadzieje. Okej, dobrze. Pojedźmy do Słupcy i zobaczymy, co się porobiło w naszej tabeli. Which of the novels was not written by Robert Louis Stevenson? Is it Treasure Island? Is it Lord Arthur Savile's Crime and Other Stories? Or A Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde? The answer is C. Jest pan pewien? Na pewno. Na pewno? Założymy się? Kurde, nie zdążyłem. No niestety. No niestety jest odpowiedź B. Not written. Not szkoda, written. Że się nie założyliśmy jakąś pokaźną sumę pieniążków. Tam to not było jeszcze zaznaczone. Widzimy, nie było. Niestety. No dobrze, co tu się stało? Proszę Państwa, musimy się niestety, żałujemy naprawdę, ale pożegnać z kołem. Tak? Straciliście ostatnią szansę, ale walczyliście bardzo dzielnie do końca. 14 punktów jak na ten etap konkursu to jest naprawdę nieźle. A web w web w brutalnej walce, krwawej może, nie będziemy przesadzać. Nie, ale w bardzo zaciętej walce pozostają w naszym konkursie Oborniki oraz Słupca. 15 punktów każdy i po jednej szansie. A oczywiście koło. Ja i Pleszew. Mam nadzieję, że jesteście cały czas z nami. Pozostańcie. Zobaczymy, jak się potoczy ten pojedynek. Oborniki gotowe. Ja też gotowy. Where was Robert Louis Stevenson born? In London, in Edinburgh, in Dublin. I think we'll go with the answer B, in Edinburgh. No to teraz zobaczymy, czy intuicja jest dobra. I to jest znowu właściwa intuicja, naprawdę dobrze. Zachęcam. Dzisiaj jest piątek, jutro jest losowanie lotto. Okej, dobrze. What was Lewis Carroll's real name? And that's the question for Słupca. Michael Jabberwocky, Charles Lutwidge Dodgson, or John Henry Newman? I think we'll go with answer B. And you are totally correct. Right. Absolutely. Bardzo dobrze. Uff. Ciężkie pytanie, dobra odpowiedź. Jedynek trwa dalej. Oborniki, panie są gotowe, już wiemy. Which of Charlotte Bronte's novels features a mad woman imprisoned in an attic of a house? Is it the professor? Is it Jane Eyre or is it Shirley? The answer is C, Shirley. Zobaczmy. I niestety obawiam się, że jest to B.
Także przykro nam bardzo, kurczę, myśleliśmy, że jeszcze powalczymy, że jeszcze będzie tutaj walka zacięta. No dobrze, teraz ważne pytanie dla słupcy, słuchajcie, ważne pytanie dla słupcy, uwaga. Uwaga, uwaga. Słupca jest skoncentrowana. A dostaniecie je z geografii. A. Which of the following lakes is not located in the United States? Not located in the United States. Lake Tahoe, Great Salt Lake or Lake Athabasca? We're gonna go with C. Lake Athabasca. Jest to bardzo dobra odpowiedź, gratulacje. No, dobrze, 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 dobrze. Fantastycznie. Lake Athabasca znajduje się w Kanadzie. Okej, okay, no to mamy końcówkę, proszę Państwa, i mamy rozstrzygnięcie naszego konkursu. A więc na czwartym miejscu Elos Pleszewa, Staszek Avengers. Gratulujemy. A gratulujemy nieco bardziej Elos Koła z 14 pytaniami na podium, trzecie miejsce. Za następnie oborniki walczące do końca ze słupcą i słupca. Gratulujemy zwycięstwa w tym pokazowym turnieju Ligi Angielskiej. Super, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Brawo, wszystkim. My się świetnie bawiliśmy, prawda? Profesorze, naprawdę my zawsze się świetnie bawimy na tych konkursach. A mam też nadzieję, że się czegoś nauczyliście. Pamiętajcie, ile wam zadałem tutaj, czy zadaliśmy wam tutaj zadań domowych, tak, żeby dowiedzieć się na przykład, co oznacza CIA, ale również inne rzeczy. I zapraszamy do studiowania może na Wydziale Anglistyki w Poznaniu. Serdecznie. Bardzo serdecznie, bardzo serdecznie. Dziękujemy, dziękujemy. Dziękujemy. Teraz jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, że czeka nas Liga i Superliga, tak? Superliga, będą dwie ligi. My wystartujemy z faktycznym wielkimi konkursami od września. Kto wie, myślę, że może się zobaczymy. Może nie w takim samym składzie, ale w różnym. Także pamiętajcie, tematów będzie bardzo wiele. Od poezji anglosaskiej, Szekspira do... Tutaj profesor mi powiedział, że będzie konkurs o... Wielkiej przesuwce samogłoskowej też. O właśnie, to możecie też sobie się dowiedzieć, cóż to takiego było, ale też o muzyce black metalowej, prawda? Tak, będzie zrobimy troszeczkę to. Wegańskiego morz metalu z Cleveland. Ewentualnie z New York. Bo to są takie bardzo chwytliwe tematy, które... Ja będę ekspertem. Świetnie. A to byśmy chcieli zobaczyć. To byśmy chcieli zobaczyć. Super. Dziękuję wam bardzo. Gratulacje. Gratulacje. I czoła. Naprawdę super. Bardzo nam się podobało. Poziom był fajny. I do zobaczenia. Na pewno się będziemy widzieć może kiedyś offline. Zapraszamy na Wydział Anglistyki. Dziękuję bardzo jeszcze raz i do zobaczenia. Miłego weekendu życzymy. Peace and salutations. Ale to dobrze.